największej chwały Twej. I zbawienia mam. Ja też dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. Najgorsze są te wyobrażenia. W dzisiejszej Ewangelii ludzie chcą poznać Jana Chrzciciela, a Jezus im pokazuje i mówi: coście wyszli zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty odzianego? Czy nie jest tak, że czasami idę na spotkanie z osobą, której jeszcze nie znam i w głowie buduję sobie wyobrażenie na jego temat albo na jej temat? Kim jest, jak się zachowuje, czego ode mnie chce, jak wygląda. I potem spotykam się, siadamy i już nie rozmawiam z tą osobą, tylko rozmawiam z tym swoim wyobrażeniem. A teraz pomyśl o jednej osobie, za którą nie przepadasz. A ja zadam Ci pytanie, czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa spotkać się z nią w tym tygodniu i po prostu lepiej tę osobę poznać?